Droga krajowa nr 5 na odcinku Korzeńsko-Garbce jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości. Samochody ciężarowe, w szczególności tiry, stoją w miejscu. Ruch utrudniony będzie przynajmniej przez 2 godziny, do czasu, aż nie rozładują się te korki i dopóki służby nie zakończą swoich czynności tutaj na miejscu zdarzenia.